Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zainspirowany ostatnio moją rozmową, polemiką z poglądami księdza Tadeusza Guza, postanowiłem nagrać materiał o, tak trochę w cudzysłowie, polskich heretykach. Cóż to znaczy? Czymże jest ta polska herezja? Kto jest tym polskim heretykiem? O tym za chwilę w materiale. Zapraszam. Na wstępie przepraszam za mój ton głosu. To nie jest jakiś filtr w stylu Delta Vadera, tylko jest to po prostu moja chrypa. Coś mi na gardło weszło. Mam nadzieję, że będzie to mimo wszystko słyszalne. Postarałem się usiąść bliżej mikrofonu. Mam nadzieję, że to jakieś owoce przyniesie. Przejdźmy teraz do rzeczy. Postaram się nie wymieniać nikogo z nazwiska, natomiast wskazywać na pewien pogląd, który myślę, że wyjaśnia bardzo wiele zjawisk dzisiaj w Kościele w Polsce. Będę tutaj cytował książkę, tutaj jest, przepraszam, schowała mi się na początku, ojca Jacka Woronieckiego U podstaw kultury katolickiej. Jeśli ktoś jeszcze tej książki nie czytał, to bardzo serdecznie polecam. W tej książce jest rozdział, który jest zatytułowany Fideizm, a dokładnie nasz polski fideizm. Czymże jest ten fideizm i jaki ma on wpływ na dzisiejsze życie Kościoła w Polsce? Jest to rzecz bardzo ciekawa, bo ten fideizm jest widoczny zarówno po stronie, powiedzmy, modernistycznej stronie sporu, jak i po tej tradycyjnej stronie sporu, jak i po wszystkich innych stronach sporu, a więc jest to coś faktycznie głęboko zakorzenionego w polskim, powiedzmy, podejściu do katolicyzmu. Ojciec Woroniecki pisze: fideizm powstał w atmosferze porewolucyjnej początków XIX wieku. Jak po burzy, nie zaraz przychodzi całkowita pogoda, ale resztki chmur słaniają się jeszcze jakiś czas po niebie i raz po raz przesłaniają słońce, tak i po wielkiej burzy dziejowej, jaką była rewolucja francuska, niełatwo było wprowadzić ład do wzburzonych do dna pojęć filozoficznych, społecznych i religijnych. Cały XIX wiek na tym pracował, a i następnym wiekom niemało zostało jeszcze do roboty. Racjonalizm epoki oświecenia, tak charakterystyczny dla XVIII wieku, w rewolucji francuskiej doszedł do swego kulminacyjnego punktu w formie boskiego kultu oddawanego rozumowi ludzkiemu. Pomimo swego groteskowego charakteru kult ten dosadnie świadczył o podstawowej tendencji całego ruchu, pragnącego zniszczyć wszelką religię i wszelką wiarę w to wszystko, co przekracza granice rozumu ludzkiego i zmusza go do uznania czegoś wyższego nad sobą. Gdy tedy przychodzi po zawarciu konkordatu 1801 roku pewne uspokojenie i zaczyna się odrodzenie życia religijnego, jest ono z początku dość nieśmiałe i szczególnie przejęte wielką nieufnością w stosunku do rozumu i zgrozą wobec zbrodni przezeń popełnionych. Pokoleniu, które te zbrodnie widziało, wydaje się, że rozum jest w swojej istocie pierwiastkiem destrukcyjnym, pierwiastkiem pychy i zaprzeczenia, że jest on wprost niezdolny współdziałać z wiarą i służyć sprawie Bożej. I nie sposób się tym nastrojom dziwić, skoro się jednocześnie zważy stan upadku, w jakim się znajdowało w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku nauczanie wiary. Okres ten nie wydał w dziedzinie teologii ani jednego wybitniejszego umysłu. Tutaj przeskakuję fragment i czytam dalej. Pomieszanie pojęć było jednak zbyt wielkie, aby Kościół mógł się ograniczyć do tych poszczególnych środków zastosowanych do księdza Botem. A to tym bardziej, że nastrój fideizmu nie ustąpił tak prędko z atmosfery umysłowej świata katolickiego. Ta więc okoliczność, jak również i inne błędy dotyczące nauki o samej cnocie wiary, nie zamierający nigdy racjonalizm, skłoniły Kościół do wniesienia tej sprawy na porządek dzienny obrad Soboru Watykańskiego. Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, ogłoszona uroczyście dnia 24 kwietnia 1870 roku, zawiera wspaniały wykład nauki Kościoła katolickiego o tym procesie umysłowym, który nazywamy wiarą. Potępia on z jednej strony racjonalizm i tak modny w Niemczech w połowie XIX wieku semiracjonalizm, ale z drugiej strony przeciwstawia się z całą stanowczością fideizmowi i głosi obowiązek harmonijnej współpracy rozumu i wiary. Wiara winna opierać się na rozumie i posługiwać się jego przyrodzonym światłem i siłą. Rozum zaś winien kierować się prawdami objawionymi, których sam zgłębić nie może, a które winien aktem wiary uznać za
prawdziwe. Później ojciec Woroniecki przechodzi do opisu sytuacji w Polsce. Ojciec zauważa, że na Zachodzie po potępieniu przez Sobór Watykański I fideizm wygasza, dlatego że nigdy nie stał się formalną herezją. Powstał niejako w dobrej wierze i gdy zostaje potępiony, to jego zwolennicy przyjmują po prostu to, co Kościół prezentował, a ci, którzy nie byli gotowi w jakiś sposób poddać się pod nauczanie Kościoła, stają się mniej lub bardziej modernistami, według ojca Woronieckiego. Natomiast w Polsce sytuacja jest trochę inna. Bo jeśli w okresie największego rozwoju fideizmu na Zachodzie utrzymywaliśmy z tym Zachodem bardzo ścisły kontakt, to zupełnie inaczej się działo w okresie, kiedy tenże fideizm zaczął się tam przeżywać pod wpływem Soboru Watykańskiego. Po 1863 roku odcięcie nasze od Zachodu staje się coraz większe i ożywczy prąd wywołany orzeczeniami watykańskimi u nas się niemal wcale nie zaznacza. Fideizm nasz dzisiejszy ma przeto jeszcze wszelkie cechy tego stanu umysłów, który na Zachodzie panował w połowie XIX stulecia. Nie jest on bynajmniej doktryną, która by się buntowała przeciw powadze Kościoła i przeciwstawiała jego nauce, jak to modernizm czyni. Nie, nasz fideizm to trwanie dalej w nieświadomym przekonaniu, że takie odgradzanie wiary od rozumu jest warunkiem jej doskonałości i że tej ofiary z naszego rozumu właśnie Kościół od nas żąda. Można by zebrać całą litanię racji, dla których ludzie inteligentni u nas uważają się za zwolnionych od zastanawiania się nad prawdami wiary. Jedni sądzą, że wiara, aby być zasługą, winna być koniecznie ślepa. Inni są przekonani, że rozumowanie o rzeczach wiary prowadzi do racjonalizmu i protestantyzmu. Inni słyszeli coś o powiedzeniu credo quia absurdum, jeśli nawet nie sądzą, że znajduje się ono w Ewangelii, jak mi się to niedawno zdarzyło słyszeć, to w każdym razie są przekonani, że wyraża ono zasadnicze stanowisko umysłu w procesie wiary. Inni wreszcie chcą widzieć w tym irracjonalistycznym, a zarazem sentymentalistycznym charakterze wiary pewną właściwość naszej umysłowości polskiej w przeciwstawieniu do właściwej Niemcom skłonności do mędrkowania. Wreszcie bardzo wielu wyznaje po prostu, że zastanawianie się nad prawdami wiary, a nawet słuchanie kazań wywołuje u nich wątpliwości, wobec czego starają się wcale o tej dziedzinie nie myśleć. Weźmy inny przykład. Dr Marceli Nałęcz-Dobrowolski pisze recenzję książki Kończyńskiego zatytułowanej Ludność Warszawy. I tam, gdzie mowa o statystyce samobójstw, których się zdarza mniej u ludności katolickiej niż protestanckiej, taką robi uwagę. Religia rzymskokatolicka odznacza się silną wewnętrzną organizacją. Wyłącza wszelką swobodę rozumowania w sprawach dotyczących wiary. Natomiast mniej dogmatyczny protestantyzm jest pod tym względem więcej liberalny. Stwarza on w ten sposób nastrój mniej odporny przeciw szerzeniu się samobójstw, aniżeli ten, jaki wytwarza wiara nierozumowana, zalecana przez Kościół katolicki, gdyż drogą myślenia dochodzi się do wątpienia i niezadowolenia z istniejącego stanu. I teraz już ojciec Woroniecki. Co za straszne w tych słowach uprzedzenie do rozumu. Drogą myślenia dochodzi się do wątpienia i niezadowolenia, a więc najlepiej nie myśleć wcale i to ma właśnie zalecać Kościół katolicki. Wystarczą może dwa przykłady, aby zilustrować, jak inteligentni ludzie ostatniej doby przedstawiali swoje sobie obowiązki intelektualne przekonanych katolików wobec prawd wiary. Doskonały typ takiego poczciwego w rejmontowskim znaczeniu fideisty polskiego dał nam Sienkiewicz w postaci Waśkowskiego, gdy Połaniecki, słysząc, jak pięknie pociesza on panią Emilię po śmierci Litki, pyta go: powiedz pan, skąd wiesz, że tak będzie? On nie jest w stanie zdobyć się na inną odpowiedź, jak tylko: ja nie wiem, ja wierzę. Nie słyszał, widać, nigdy zacny ten człowiek o tym stanowczym żądaniu wyrażonym przez świętego Pawła w jego pierwszym liście: bądźcie zawsze gotowi do zadośćuczynienia każdemu zapytującemu was o rację tej nadziei, która w was jest. Myślę, że to jest błąd, że tutaj powinien być wyrażonym przez świętego Piotra w jego pierwszym liście. Jeśli cytujemy listy świętego Pawła, to nigdy nie mówimy pierwszy albo drugi, tylko zawsze jest to konkretny list do kogoś. Pierwszy albo drugi list do Koryntian na przykład, a skoro jest mowa o pierwszym liście, to jest to cytat listu świętego Piotra, to jest ten 3:15, tak jest przynajmniej podane w przypisie. Już jako podsumowanie, fideizm zabija jeden z najpotężniejszych czynników tego, co nazywamy sensus catholicus. Pozbawia go bowiem tej mocnej, rozumnej podstawy, bez której jest on skazany na kierowanie się subiektywnym widzimisię każdej jednostki.
Streszczając więc w dwóch słowach to, co zostało do tej pory powiedziane, mamy z jednej strony racjonalizm rewolucji francuskiej, a więc kult rozumu. Wszystko, co w jakiś sposób nie da się bezpośrednio wydedukować rozumowo, wszystko, co nie jest bezpośrednio przedmiotem naszego zmysłowego poznania i później racjonalnej refleksji, wszystko to zostaje odrzucone jako bajki. I tak cała sfera nadprzyrodzona, a czasami nawet samo istnienie Boga będzie przez racjonalizm odrzucone. Przez tych pierwszych racjonalistów nie, bo oni podążają, powiedzmy, że taką jeszcze w pewnym stopniu, w pewnej mierze jeszcze racjonalną, pewnym racjonalnym racjonalizmem, to znaczy dochodzą jeszcze, używają jeszcze zasady proporcjonalnej przyczyny i dochodzą jako tako to poznania pewnego stwórcy. Natomiast to oczywiście nie jest trwały fundament dla takiego rozpoznania. W sensie, gdy przyjmuje się a priori, że coś nie może istnieć, co nie jest dla nas bezpośrednio poznawalne zmysłowo, albo coś, co przerasta nasz rozum, no to zamyka się po prostu na część rzeczywistości. Człowiek powinien być otwarty na wszelką możliwość istnienia i właśnie później rozumowo ją badać. Ale wszystko po kolei. Mamy ten racjonalizm, który przebóstwia nasz rozum, neguje wiarygodność jakiejkolwiek wiary, wiarygodność objawienia, możliwość cudów, neguje możliwość wszczepienia nas w to życie Boże, możliwość udzielenia nam łaski uświęcającej. Ten racjonalizm wydaje rewolucję francuską. W tej epoce porewolucyjnej Kościół przyjmuje niejako spontanicznie taką pozycję przeciwną, czyli właśnie pozycję fideistyczną, pozycję później nazwaną fideizmem, czyli pozycję nieufności wobec rozumu. Pozycję, która twierdzi, że lepiej tam rozumem się za bardzo nie zajmować, lepiej rozumem wiary za bardzo nie badać. Ta tendencja w Kościele powszechnym zostawia swoje ślady, chociażby w potępieniach Soboru Watykańskiego I, ta deklaracja, że człowiek jest w stanie naturalnym światłem rozumu z całą pewnością poznać istnienie Pana Boga, jest właśnie taką ściśle antyfideistyczną deklaracją. W Polsce nigdy ten bodziec wystarczająco mocno nie dochodzi do polskiego kościoła, dlatego ten fideizm jako tako przetrwał. No i teraz mamy sytuację, którą zastaje ojciec Woroniecki. Jak ona się ma do dnia dzisiejszego? Minęło już jednak kilkadziesiąt lat. Otóż sytuacja moim zdaniem wygląda tak. Ten fideizm sobie tak żył w polskim społeczeństwie, taka nieufność wobec rozumu, lepiej w ogóle jakby tych dwóch dziedzin nie łączyć, właśnie wierzę, bo tak, bo taka jest tradycja, bo przejąłem to od rodziców, bo tak po prostu jest, tak, bo tak Polak wierzy. Nie zastanawiam się, brakuje w tym refleksji. Przychodzi oczywiście II wojna światowa, komunizm. Kościół tam, powiedzmy, stanowi taką ostoję normalności, a więc jakby ta wiara zagrożona nie jest. Natomiast Jan Paweł II zostaje papieżem i w dużej mierze dzięki jego takiej osobistej pobożności i tego, że jest Polakiem, że był Polakiem, obecnie obowiązująca, czy wtedy obowiązująca taka linia partii, przepraszam, w cudzysłowie linia partii, mam na myśli linię partii watykańskiej, to znaczy ówczesnych dostojników kościoła, ta modernistyczna linia, linia już ściśle heretycka, to znaczy wywodząca się ze ścisłej herezji. Ta linia wtedy nie jest może ściśle heretycka, nie tak łatwo było, powiedzmy, by jej dowieść ścisłą herezję. Ta linia wchodzi wtedy do kościoła, ale trafia na co? Trafia na grunt fideistyczny. Fideizm oczywiście nie jest w stanie stawić czoła modernizmowi, to zupełnie przekracza jego możliwości, no bo jak się nie używa rozumu w kwestiach wiary, no to modernizm trafia tam na bardzo podatny grunt. I moim zdaniem u nas mamy taką specyficzną sytuację, gdzie
Fideizm przechodzi bezpośrednio w modernizm, gdzie ten modernizm spada na fideistyczną glebę i tam znajduje świetne warunki. No bo my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby nie zadawać pytań w kwestiach wiary. No bo skoro te dwie dziedziny są zupełnie obok siebie, no to kto tam będzie zwracał uwagę, że tutaj islamista mówi, że Chrystus nie jest Bogiem, a my mówimy, że jest. Kto będzie stawiał pytanie, gdy my zaczniemy tam razem zapalać świeczki i sadzić drzewa? No to tam bez przesady. Tutaj ten mówi to, a wszystko jedno. Ważne, żeby świeczki były zapalone, a drzewa były zasadzone. Ważne, żeby było fajnie, żeby było przyjemnie, żeby wspólnie występować i żeby tak jakoś tak było miło. Bardzo dobry grunt stworzył fideizm, moim zdaniem, dla modernizmu. Modernizm, przypomnijmy, również jest antyracjonalny. Modernizm również polega na oddzieleniu wiary od rozumu. Polega na tym, żeby wiara zupełnie skapitulowała niejako wobec może nawet nie rozumu, tylko wobec takich, powiedzmy, pewnych rozumowych wniosków. To znaczy, aha, widzimy, że jest wiele religii, jedna mówi to, druga mówi to, trzecia mówi to, no to wszyscy mają uczucia religijne, no to powiedzmy, że to jest dobre. A więc dobra religia to jest taka, która wynika z tych uczuć religijnych, a więc wszystkie religie są dobre. No to jest taki typowy sposób, powiedzmy, że wnioskowania modernizmu. Dlaczego jest to ściśle aracjonalne? Dlatego, że każda z tych tez, sama jakby porównać tezy katolickie z buddyjskimi, one są wewnętrznie sprzeczne, czy nie wewnętrznie, tylko wobec siebie są sprzeczne. Jeśli uznajemy jedną i drugą za prawdziwą, no to działamy stricte intelektualnie. Jeśli znajemy, że zarówno katolicyzm prowadzi do wiary per se istotowo, jak i islam prowadzi istotowo do zbawienia, jeden drugi prowadzi do zbawienia, to znaczy, że uznajemy, że rzeczy, które są sprzeczne, nie ma znaczenia. Ta sprzeczność nie ma znaczenia. Ważne jest to, żebyśmy podążali za naszymi uczuciami religijnymi. Prymat uczuć nad rozumem. Takie twierdzenia, takie tezy, które wnosi modernizm do Kościoła katolickiego w Polsce, trafiają na podatny grunt, bo fideizm odwykł, czy katolicy w Polsce odwykli przez fideizm od używania rozumu w kwestiach wiary. I to jest rozwój naprawdę tragiczny. Ale jeszcze nie doszliśmy do tego, co najważniejsze. Otóż najgorsze w tym wszystkim jest to, że w Polsce nie bardzo mamy do czego wracać. To znaczy, gdy Polak orientuje się, że coś nie gra w tym współczesnym, modernistycznym przekazie, że to jest trochę dziwne jednak, jak celebrujemy ten Dzień Islamu i Dzień Judaizmu i trochę dziwne, jak papież czci jakieś pogańskie bożki z Ameryki Południowej, gdy uczestniczy bezpośrednio w liturgiach Indian w Kanadzie, ewidentnie pogańskich liturgiach. No jednak chyba coś jest w tym dziwnego. Problem polega na tym, że przez fideizm nie bardzo mamy do czego wrócić. To znaczy człowiek katolik w Polsce, który chce być tradycjonalistą, który widzi, że coś jest nie tak, który chce się odwołać do czegoś, co było wcześniej, natrafia przeważnie na tą wersję katolicyzmu, która była zakorzeniona w Polsce przed soborem, a to była wersja dość mocno zniszczona przez fideizm właśnie, który był już racjonalny, a to sprawia, że nie bardzo znajduje tam odpowiednie argumenty, które mogłyby jakoś na całą sprawę odpowiedzieć, albo pogrąża go to właśnie w jakichś zupełnych, powiedzmy, takich fideistycznych szaleństwach, tylko że w drugą stronę. Co mam konkretnie na myśli? Spójrzmy na przykład księdza Natanka. Moim zdaniem to jest dosyć dokładnie przykład właśnie tego, to znaczy powrotu niejako do takiego fideizmu. U księdza Natanka, moim zdaniem, to jest bardzo wyraźne, że ksiądz zbuntował się przeciwko modernizmowi i wrócił do fideizmu, a nie do katolicyzmu, to znaczy wrócił do katolicyzmu z tendencjami fideistycznymi, a dzisiaj to już jest moim zdaniem taki czysty fideizm i to już zdążający ewidentnie do herezji. Co mam na myśli? U księdza Natanka praktycznie w ogóle nie ma takiej racjonalnej refleksji, prostej racjonalnej refleksji, na przykład co do wiarygodności objawienia. Mamy
To jedno objawienie zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji, i później właśnie bardzo racjonalne wnioski, jeśli chodzi o prywatne objawienia. Jak je badać, jak wobec nich postępować, jak postępować wobec takich wyjątkowych zjawisk, jak objawienia, jakieś manifestacje jakiegoś ducha, jak postępować. To są takie bardzo racjonalne, chłodne zasady, które Kościół dawał. I nikt, kto ma trochę zmysłu katolickiego, nie doszedłby do przekonania, że coś, co było tradycją w Kościele przez ileś tam wieków, na przykład to, że diakoni rozdają komunię świętą, co znalazło swoje odbicie nawet w prawie kanonicznym z 1917 roku, a to oznacza, że to jest jakby praktyka wielowiekowa, wspomniana nawet u świętego Tomasza z Akwinu. I teraz ksiądz Natanek znosi to mocą prywatnego objawienia. To jest czysty fideizm. Wiara jakby nie ma wspólnego nic wiele z jakimś rozumowaniem, z jakimś wnioskowaniem, z jakąś refleksją teologiczną. Nie, jeśli przychodzi jakiś taki bodziec nadprzyrodzony, tak trochę nadprzyrodzony w cudzysłowie, z góry takie światło przychodzi i teraz Pan Bóg mówi, no to ja robię. To swoją drogą, islam jest fideistyczny też w pewnym sensie, tak? To znaczy to jest wiara, która nie poddaje żadnej rozumowej refleksji swoje prawdy wiary. Po prostu Bóg mówi, no to dawaj na świętą wojnę i robimy dżihad i wysadzamy się w powietrze i tam w nagrodę później otrzymujemy wiadomo co. Nieracjonalne systemy religijne. Katolicyzm taki nie jest, choć po tej refleksji o fideizmie też może rozumiem trochę lepiej zarzuty polskich ateistów a propos nieracjonalności wiary. No faktycznie, jak się spojrzy na polską wiarę, na to, jak Polacy wierzyli i wierzą, to strasznie dużo jest tam tego racjonalizmu, to znaczy braku racjonalności właśnie ze względu na fideizm. Mamy na szczęście tą perłę katolickiej wiary, perłę prawdziwej katolickiej teologii, czyli ojca Woronieckiego. Polecam bardzo U podstaw kultury katolickiej. Naprawdę każdemu polecam, jeśli ktoś chce spróbować skosztować najlepszej katolickiej teologii, dosłownie najlepszej. To jest moim zdaniem ojciec Woroniecki, to jest naprawdę poziom, jeśli nie samego świętego Tomasza z Akwinu, to najbliżej świętego Tomasza z Akwinu w ogóle. Moim zdaniem to jest naprawdę jeden z najwspanialszych umysłów, jakich wydała ludzkość. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jestem gotów stawiać na ubitej ziemi dyskusji racjonalnej z każdym, kto chce to z tą tezą polemizować. A więc mamy do czego wracać, to znaczy, jakby żeby nie było tylko tak pesymistycznie, że o my Polacy to jesteśmy tacy zupełnie nierozumni, mamy moim zdaniem najlepszego tomistę w historii ludzkości. Moim zdaniem jest dużo lepszy od Galigula Grange, który uchodzi za jednego, powiedzmy, z takich najlepszych, powiedzmy, nowożytnych tomistów. Moim zdaniem ojciec Woroniecki jest genialny. Moim zdaniem to jest naprawdę wielki teolog, wielki filozof, takiego absolutnie największego formatu. A więc wracajmy do tych źródeł, nie do tych skażonych fideizmem. Wracajmy właśnie do tej prawdziwej teologii katolickiej i miejmy się naprawdę na baczności. Pamiętajmy, co tu ojciec Woroniecki też mówił, że fideizm prowadzi ludzi do tego, że oni podążają w wierze za takim swoim widzimisię, za takim przeczuciem, że o to mi się wydaje jakieś niewłaściwe, a to mi się kojarzy z czymś i to już jest pewnie złe, bo kojarzy mi się tam z czymś. To jest właśnie taki fideizm, to znaczy nie sprawdzam tego, co jest dobre, złe, rozumowo, tak? Na zasadzie sprawdzam, co jest w katechizmie, co jest w objawieniu, co jest w praktyce liturgicznej Kościoła, czy w ogóle w praktyce Kościoła, tylko co mi się wydaje jakieś i od razu, tak, potępiam albo coś, bo mi się to wydaje, bo czuję, mamy naprawdę dużo, znaczy jest to bardzo widoczne w tych środowiskach tradycyjnych, jest bardzo widoczny taki właśnie fideizm, pewna nieufność wobec takiego racjonalnego rozumowania, bardzo dużo jest w takich środowiskach tradycyjnych takiego nastawienia ostatecznie jednak właśnie na moje upodobania, na moje emocje. Jak coś mi się nie podoba, nie, coś mi tam zabrzmi jakoś nie tak, jak ja sobie wyobrażam, to nie, to coś mi się tutaj nie podoba. Żeby naprawdę być katolikiem, żeby naprawdę mieć ten zmysł katolicki, o którym też ojciec Woroniecki tutaj mówi, musimy nieustannie prawdą Bożą się przejmować, nieustannie ją chłonąć, nieustannie się jej uczyć. I naprawdę bardzo polecam. Ojciec Woroniecki to jest autor, który
może nam tą prawdę prezentować tak dobrze, jak być może nikt inny. Polecam wszystkie jego książki. Podlinkuję w naszym wydawnictwie Tedeum jego dzieła. Jest piękna pełnia modlitwy, piękna książka Maryjna, Macierzyńskie serce Maryi u podstaw kultury katolickiej, co już wymieniałem. To są rzeczy, które naprawdę każdy katolik powinien przeczytać. Wspomniałem na początku, że zainspirowała mnie do tego tematu ta polemika z poglądami księdza Guza. Moim zdaniem w komentarzach, które broniły księdza Guza, bardzo często było widać właśnie takie zalążki fideizmu. Na zasadzie, że ale ksiądz Guz wierzy we wszechmocnego Boga, a wy wierzycie w takiego trochę mogącego. Albo komentarze w stylu, a ja tam wierzę, że Pan Bóg właśnie absolutnie z całą pewnością oczyszcza komunię z wszelkich zarazków. Czyli dla takiego katolika nie jest istotne, co mówi najpierw objawienie, później co Kościół w swojej teologii przepracował, jakie wyciągnął wnioski. To jest nauka o przypadłościach i substancji, konkretne, racjonalne wnioski, które wyciąga już święty Tomasz, tylko ja wierzę moim uczuciom. To jest właśnie fideizm, tak? Nawet właśnie to, co jest takie bardzo wyraźne u modernistów, co zarzucamy modernistom, że oni stawiają uczucia na piedestale. Bardzo często znajdziemy to później u osób, które określamy jako mniej lub bardziej tradycjonalistyczne. Znajdziemy dokładnie to samo, tylko w wydaniu sprzed tam 50 lat, to znaczy w wydaniu fideistycznym. Ale przecież tak nie może być. Ja tak czuję. Tak musi być, że to właśnie tak jest. Nie jest ważne, co refleksja teologiczna Kościoła na ten temat mówi. Ważne jest, co ja czuję. Innym, ale również moim zdaniem podobnym przykładem jest kwestia, słynna kwestia, nie wchodzenia do kościołów, w których udziela się komunii na rękę. Moim zdaniem to można również podpiąć pod właśnie takie fideistyczne źródła naszego, powiedzmy, takiego polskiego podejścia do katolickiej wiary. To znaczy współczesnego podejścia, tak? Bo tradycyjnie oczywiście fideizm nie jest czymś aż tak starym, żeby to gdzieś tam w korzeniach polskiej wiary było. Natomiast dzisiaj, tak, to jest jakby coś, co jest w korzeniach. O co chodzi? Chodzi o pogląd, jakoby katolik nie mógł w ogóle wejść do zwykłego parafialnego kościoła, bo tam najprawdopodobniej leżą jakieś partykuły Najświętszego Sakramentu ze względu na udzielanie komunii na rękę. Jak by podeszła tradycyjna teologia moralna do takiego zagadnienia? Racjonalnie. To znaczy, teologia moralna mówi, że jeśli chodzi o jakiś współudział w jakimś moralnie złym uczynku, no to żebyśmy mieli do czynienia z jakimś współudziałem, to musi być ten współudział świadomy i dobrowolny. To znaczy, żebyśmy faktycznie nie mogli, nie wiem, wejść gdzieś, bo leżą tam jakieś partykuły, no to musielibyśmy mieć pewną moralną pewność, że faktycznie one tam leżą. Natomiast z samego faktu udzielania komunii na rękę nie wynika, że te partykuły leżą wszędzie po całym kościele rozsypane. One mogą być, przy czym wydaje mi się dosyć racjonalne, że są raczej na ubraniu tych wiernych, no bo jeśli przyjmują na rękę Najświętszy Sakrament, później biorą, przyjmują, no to te partykuły raczej gromadzą się na dłoniach wiernego, no i później wierny raczej nie dotyka dłońmi, posadzki, tylko raczej właśnie gdzieś tam na ławce położy tą rękę, wytrze o swoje ubranie. Myślę, że największe prawdopodobieństwo pozostawania tych partykuł jest właśnie tam, gdzie są dłonie tego wiernego. A więc gdyby to było tak, że nie wiem, widzimy wiernego, który przyjmuje komunię na rękę i później widzimy, że on wyciera tą rękę zaraz po komunii świętej w nie wiem, ławkę, tak? No to możemy podejrzewać, że tam jest jakaś partykuła. Pewności żadnej nie mamy, ale możemy podejrzewać. I na pewno nie szedłbym tam od razu i nie kładł tam mojej ręki albo nie opierał się o to, bo jakieś ryzyko jest. Natomiast tutaj konkretnie rozumiemy. Widzieliśmy, tak, że coś faktycznie się stało. Być może faktycznie doszło
To jest tylko pewne prawdopodobieństwo, natomiast no, mierzymy to prawdopodobieństwo w jakiś sposób racjonalny. Natomiast taka teza, że w ogóle wejść nie mogę, bo na posadzce na pewno leżą partykuły, uważam, że to jest argument bardziej emocjonalny niż racjonalny. Na zasadzie mogą gdzieś leżeć, skoro jest tak przyjmowano, mogą gdzieś leżeć, więc nie wchodzę w ogóle. Proszę powiedzieć, jaka jest różnica, to znaczy jaka jest różnica w stopniu, jeśli chodzi o przyjmowanie normalne Komunii Świętej. Tam też się może zdarzyć, że partykuła opadnie na ziemię, że to zostanie niezauważone. Partykuły czasami są bardzo lekkie i mogą naprawdę bez problemu, powiedzmy, że poszybować trochę, tak? Czasami są bardzo małe i naprawdę jest to możliwe, że taka partykuła zostanie gdzieś na ubraniu wiernego, czy właśnie poszybuje, tak w cudzysłowie, trochę na ziemię. To się oczywiście może zdarzyć i bez wątpienia co jakiś czas zdarza się również w kościołach, w których udziela się Komunii Świętej tylko i wyłącznie na klęcząco i do ust. Gdzie jest ta granica? Jakby jaki procent prawdopodobieństwa musi być, żeby powiedzieć, że nie mogę wejść w ogóle do tego kościoła? Moim zdaniem trzeba zrobić pewną racjonalną refleksję i powiedzieć, powiedzmy, zgodnie z takimi zwykłymi, tradycyjnymi zasadami teologii moralnej, że o współudziale w czymś złym mogę mówić wtedy, gdy mam faktycznie moralną pewność, że uczestniczę tutaj czymś złym. Moim zdaniem nie można mówić o moralnej pewności, że ja w jakikolwiek sposób wchodzę w kontakt z takimi partykułami tylko przez to, że wchodzę do kościoła, w którym udzielana jest komunia na rękę. Prawdopodobieństwo jest na pewno większe niż w przypadku kościoła, gdzie komunia święta udzielana jest tylko do ust, natomiast jest ono niezmierzalne. To znaczy różnica tych prawdopodobieństw jest niezmierzalna, więc uważam, że racjonalnie należy przyjąć, że tylko wtedy, kiedy faktycznie byłem świadkiem, widziałem, że ten człowiek właśnie te ręce gdzieś tam wytarł, gdzieś tam poszedł, także to ryzyko jest faktycznie w tym konkretnym miejscu, że ta partykuła tam spadła, no to wtedy tego konkretnego miejsca należy unikać. Ewentualnie, no, znaczy optymalnie by było, gdyby księża puryfikowali takie miejsca, ale oczywiście, jeśli udzielają już komunii na rękę, to jest im to wszystko jedno. Oczywiście, że wina za to, co się dzieje z partykułami, oczywiście spoczywa po stronie duchowieństwa. Znaczy to oni odpowiedzą, ci, którzy wprowadzili te przepisy i ci, którzy później udzielają komunii na rękę, odpowiedzą przed Panem Bogiem za te, powiedzmy, partykuły, które zostały zbezczeszczone, a które bez problemu mogły nie być zbezczeszczone. Nie da się w 100% uniknąć tego, że partykuły, jak już wspomniałem wcześniej, spadną na ziemię, natomiast jeśli przez zaniedbanie duchowieństwa, no przede wszystkim, tutaj jest kwestia duchowieństwa, dochodzi do zwiększonej ilości takiego bezczeszczenia, no to wtedy oczywiście oni za to odpowiedzą. Bez wątpienia to jest ich problem i bez wątpienia żaden katolik nie powinien w tym uczestniczyć. Natomiast nie można mówić o uczestnictwie tylko dlatego, że ja wchodzę po prostu do takiego kościoła. To nie jest tak, że jak ja wchodzę do kościoła, to mam już taką moralną pewność, no, że tutaj na pewno leżą partykuły, tutaj dokładnie na ziemi, na pewno jak wejdę, to po prostu na pewno, albo przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa, wejdę w jakąś partykułę. Jeśli to jest po prostu posadzka, na którą ja wchodzę, jest to po prostu kościół, do którego wchodzę, poza zupełnie celebracją, wchodzę się pomodlić, sobie klękam z tyłu kościoła, prawdopodobieństwo, że akurat trafię na partykułę, która gdzieś tam się w jakiś sposób tam znalazła, uważam za bardzo małe, niewystarczające do tego, żeby mówić o takiej moralnej pewności, co to jest ta moralna pewność, o której mówię dosyć często. To jest taka pewność, która nie jest pewnością absolutną, ale jest wystarczająca do podjęcia racjonalnej decyzji. W procentach to oczywiście trudno jest mówić, ale no powiedzmy, że to jest jakieś takie 70% pewności, czyli jest jakieś ryzyko, że stanie się to inaczej, natomiast w większości, znaczącej większości przypadków tak się nie dzieje. To 70% to jest takie zupełnie spontaniczne ocenienie. Nie absolutna pewność, że na pewno coś się nie wydarzyło, tylko taka, która wystarcza do tego, żeby racjonalnie podjąć decyzję, że raczej się nie
wydarzyło. Żeby było jasne, nie uważam, że samo postawienie pytania a propos tych partykuł jest jakimś oszołomstwem. Uważam, że pytanie jest zasadne i uważam, że należy się nad tym zastanawiać. Natomiast uważam, że odpowiedź w stylu absolutnie nie wolno, nie wolno wejść, bo jest jakieś tam ryzyko. Uważam, że ona jest właśnie nieracjonalna, nie wynika z refleksji teologicznej, tylko jest właśnie na poziomie bardziej emocjonalnym, dlatego uważam ją za fideistyczną. Na pewno katolik nie powinien w żaden sposób brać udziału w takich ceremoniach, w trakcie których to się dzieje. To jest moim zdaniem zupełnie oczywiste, że taka ceremonia, która bardzo łatwo umożliwia taką profanację, no po prostu jest coś, od czego katolik powinien trzymać się z daleka i to ściśle. Moim zdaniem to jest rzecz prosta i jakby właśnie ściśle racjonalna. Jeśli widzę, że tam Komunia Święta jest udzielana w ten sposób, który bardzo łatwo umożliwia profanację, to nie chcę mieć z tym nic wspólnego. W ogóle, jeśli w jakiejś celebracji liturgicznej Komunia Święta udzielana jest w sposób, który nie oddaje wyraźnej czci Panu Bogu, gdzie jest ona traktowana jak jakiś zwykły przedmiot albo ewentualnie co najwyżej poświęcony chleb, to również katolik nie powinien brać w tym udziału, dlatego że ta celebracja jest gorsząca. Pokazuje, czy sugeruje, że Najświętszy Sakrament jest jakimś takim poświęconym chlebem, że nie trzeba tak bardzo zwracać na niego uwagi. I tu sam fakt przyjmowania Komunii Świętej na stojąco, tak jak go się praktykuje na Nowej Mszy, jest już wystarczającym powodem, bez wątpienia. Dlaczego? Dlatego, że tam tych oznak czci praktycznie nie ma. No, człowiek tak podchodzi, dostaje na rękę, do ust, jakkolwiek. Tak. Przepraszam. Taka kolejka jak w McDonaldzie, to nie oddaje Panu Jezusowi czci, a więc jest gorszące. W tym momencie, gdy się zbliżamy do Niego, gdy jest On rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie pod postacią chleba, jeśli ceremonia jest zorganizowana tak, liturgia jest zorganizowana tak, że wierni nie mają możliwości oddać należnej czci Panu Jezusowi, to taka liturgia nie jest katolicka w tym jej najgłębszym, w tym najgłębszym znaczeniu tego słowa, czyli nie przekazuje katolickiej wiary, nie wyraża katolickiej wiary, a więc katolik powinien się od niej zdystansować. Natomiast strach przed partykułami, które mogą gdzieś tam być, uważam za jednak często przesadzony. Można by wymieniać tysiąc różnych takich przejawów, które moim zdaniem właśnie są związane z naszym fideizmem. Inny, który tylko krótko zaznaczę, to jest moim zdaniem pewna niechęć albo strach przed dyskusją teologiczną. Jakże często to się zdarza, że ludzie piszą w komentarzach: ale dlaczego wy pierzecie swoje brudy, gdy dochodzi do jakiejś dyskusji teologicznej? Dlaczego wy publicznie pierzecie swoje brudy? To jest jakby dla takiej myśli klasycznej, to jest jakby coś zupełnie nie do pojęcia, gdy dwóch, powiedzmy, uczonych w jakiejś dziedzinie dyskutuje na jakiś temat, czy widzą się w cztery oczy, czy jest jakaś publikacja, później publikacja, która jest odpowiedzią na tą publikację, czy to książkowa, czy to taka YouTube'owa, no to jest to najbardziej normalna rzecz na świecie, że do takiej dyskusji dochodzi. To jest mega racjonalne. No i właśnie, to jest po prostu słuszne, żeby teologia również prowadziła takie dyskusje, żeby właśnie dyskutować o takich sprawach, na przykład, jakie dzisiaj omawiam. A dla części polskich katolików, i to jest coś moim zdaniem niespotykanego w innych częściach świata, znaczy mogą być też inne części zarażone w jakiś sposób takim fideizmem, ale u nas to spotkałem najbardziej, że to jest postrzegane jako coś złego. Właśnie jakoby o wierze nie należało dyskutować. To nie, to w ogóle nie można w ogóle, absolutnie. Jakby dla wiernego katolika, gdy kapłani dyskutują o kwestiach teologicznych, to już wątpią. To jest takie muzułmańskie podejście, jak dyskutujesz o Koranie, już nie wierzysz. Ludzie, to jest właśnie fideizm moim zdaniem. Taki inny ciekawy przykład. Ludzie, którzy jakoś tam poznali tę katolicką tradycję i nigdy nie uczestniczyli jeszcze w solennej mszy świętej z wyższą asystą i później przychodzą i tam widzą, że kapłan udziela paksu, znaku pokoju diakonowi i subdiakonowi i później on przekazuje, subdiakon przekazuje całemu duchowieństwu ten znak pokoju, to też bardzo często ludzie są zaniepokojeni. O, to jakieś takie modernistyczne jest. To jest bardzo takie ciekawe, że jakby człowiek przychodzi na celebrację liturgiczną, tak, która jest pewnie w swoim rycie msza solemna starsza niż Sobór Trydencki. Tak. Przychodzi i o, to jakiś modernizm, jakiś bombo, co? Bo ja tak czuję, bo mi się to kojarzy z czymś. Bo mi się to z czymś kojarzy, tak? Bo ja tak to odbieram i dlatego uważam, że to jest modernistyczne. Ludzie, to myśleć trzeba. Trzeba myśleć. Tutaj nasz klasyczny cytat brata Klausa, który
zgodnie ze swoimi, powiedzmy, zarówno swoją naturalną cnotą roztropności, jak i specyficzną znajomością języka polskiego, często mówił, trzeba myślić. I my to podchwyciliśmy i potem, jak już się zorientował, że trzeba mówić, trzeba myśleć, a nie myślić, to jednak my podchwyciliśmy i zawsze już nam tak zostało, że mówimy właśnie trzeba myślić. A więc ludzie, trzeba myśleć albo myślić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.